Patryk, przedstaw się kibicom Zagłębia. Ile lat grasz w Polsce, na jakiej pozycji i jak oceniasz polski futbol? Witam wszystkich kibiców Zagłębia. Jestem Patryk Misiak i to już mój piąty rok w Polsce, co gram w piłce tutaj. I na pewno polska piłka jest na dobrym poziomie i jestem cieszę się, że mogę tutaj być też w tym klubie. Na jakiej pozycji występujesz? Gram na pozycji numer 10, lub na skrzydle mogę tutaj zagrać. Jesienią ubiegłego roku zagrałeś w 16 spotkaniach Fortuna pierwszej ligi w barwach Termaliki Brukbet Nieciecza. Jak oceniasz ten czas, te swoje występy jesienią ubiegłego roku? Tak na pewno to bierze jako udaną rundę, bo z zespołem byli na pierwszym miejscu. Zrobiliśmy, da się powiedzieć, 32 punktów, co jest bardzo udane i oceniam to bardzo pozytywnie. Powiedz mi, dlaczego postanowiłeś zmienić klub? Dlaczego wybrałeś akurat Zagłębie? No bo byłem w Nieciecie już przez 5 lat i też kończyłem umowę latem. I po prostu zdecydowałem się to na nowe wyzwanie i Sosnowiec przyszedł z konkretną ofertą. Klub ma ambicje, ma na pewno duże, duże ambicje i chcę pomóc w napełnieniu tych ambicji i wierzę, że będzie dobrze. Uh-huh. A powiedz mi, Patryk, co możesz obiecać kibicom Zagłębia, którzy marzą o zdecydowanie lepszej grze drużyny i znacznie wyższej pozycji w tabeli? No to wiem, na pewno chcę pomóc zespołu, dam z sobą wszystko i po prostu wierzę, że te wyniki i cała ta gra będzie na pewno w drugiej rundzie lepsza i że te wyniki się poprawią. A obserwowałeś grę Zagłębia jesienią? Zwracałeś uwagę na to, jakie miejsce zajmuje Zagłębie, jak gra, kto wyróżnia się w tej drużynie? Nie za bardzo, no wiem, że Zagłębie jest teraz na dole tabeli, na pewno tam nie patrzy na tą pozycję. I chcę pomóc, żeby to było wyżej. Konkretnie w meczu nie za dużo oglądałem, grałem przeciwko Zagłębiu i wiem, że ma dobrych zawodników, że na pewno tutaj jest drużyna, dobry trener i te ambicje na pewno klub ma większe niż pokazywał do tej pory. Masz już wybrany numer na koszulce? Jeszcze nie. Nie wiem, jakie są. Patryk, w takim razie dziękuję Ci bardzo i powodzenia w nowych barwach Zagłębia Sosnowiec. Też dziękuję bardzo.